Cześć wszystkim, ja jestem Konrad i witam was w filmie, gdzie dowiecie się co nieco o podróżowaniu klubów piłkarskich. Gra w piłkę nożną na profesjonalnym poziomie to nie tylko wielkie pieniądze i sława za występowanie przed własnymi trybunami. Czy tego chcemy czy nie, praktycznie połowę z naszych meczów trzeba rozegrać na wyjeździe. Jednak czasem takie podróże potrafią być naprawdę męczące. O tym przekonała się drużyna Excelsior, która grała w Pucharze Francji przeciwko Lille. Rozgrywki te są dość specyficznie zorganizowane. Rozpoczynają się bowiem od 1/128 finału, gdzie udział biorą drużyny z najniższych lig francuskich i terytoriów zamorskich. W ten sposób na samym początku drużyna z Ekstraklasy trafiła na zespół oddalony od siebie o niemal 10 tysięcy kilometrów. Drużynę skazywaną na porażkę czekała trwająca ponad 16 godzin podróż samolotem. Dla, nie oszukujmy się, małego klubu taka wycieczka to duży koszt. Jednak jak się okazało, francuski związek piłki nożnej zadeklarował pokrycie jej kosztów. Ostatecznie Excelsior przegrało spotkanie, jednak na pewno ten mecz zapamiętają na zawsze. Co ciekawe, podobna sytuacja miała miejsce 3 lata temu, gdy trzecioligowy Trélissac wybrało się w podróż do Nowej Kaledonii, od której dzieliło ich 10 670 km. Pokonywanie wielkich odległości przez kluby piłkarskie nie jest czymś nadzwyczajnym w Rosji. Powierzchnia tego kraju wynosi około 17 100 000 km², więc odległość między miastami grającymi w tej samej lidze potrafi być naprawdę duża. Przykładowo, w tym sezonie najdalej wysuniętym klubem pierwszoligowym na wschód Rosji jest Tom Tomsk. I gdy mają do rozegrania spotkanie ligowe, zdajmy na to Zenitem Sankt Petersburg, muszą pokonać 4000 km. Tego typu podróże w lidze rosyjskiej to praktycznie codzienność, jednak są zespoły, które naprawdę mają na co narzekać. Wyobraźcie sobie, że w drugiej lidze w Rosji rywalizują ze sobą Łódź Energia Władywostok i Baltika Kaliningrad. O ile wcześniej we Francji mecze pucharowe są, powiedzmy, incydentalne, to te dwa zespoły są oddalone od siebie o niemal 10,5 tysięcy kilometrów. Gdyby chcieli przebić taką odległość samochodem, według map Google, czy jak ktoś woli Google, musieliby jechać jakieś 129 godzin. Przypominam, że grają na tym samym poziomie, a to oznacza, że przynajmniej dwukrotnie w ciągu sezonu muszą się ze sobą spotkać. Właśnie rozgrywają razem czwarty sezon pod rząd w drugiej lidze, a do tej pory rywalizowali ze sobą w 17 meczach. Według obliczeń piłkarze z Władywostoku podczas sezonu pokonują około 200 tysięcy kilometrów. Takie wycieczki kosztują wiele energii i wymagają dobrej aklimatyzacji, bowiem podczas lotu mija się kilka stref czasowych, co po wylądowaniu zmusza do odpowiedniego nastawienia zegarków. Jeżeli tu dotarłeś, to zapraszam Cię na mojego Facebooka, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, trzymajcie się!